Cześć, Robert z tej strony. W tym poradniku pokażę wam, jak pokonać krwawą królową Lanatel, która jest pierwszym bossem górnego rewiru z dodatku do gry Hearthstone Rycerza Mroźnego Tronu. Przeciwnik ten nie powinien stanowić wyzwania dla większości z was, ale jeżeli oglądacie ten film, to prawdopodobnie jesteście graczami początkującymi. Dlatego w tym filmie postaram się przekazać wam informacje potrzebne do pokonania Lanatel. Królowa Lanatel rozpoczyna rozgrywkę z 30 punktami życia. Jej moc specjalna to wampiryczna pijawka. Kosztuje ona 2 many i polega na zadaniu 3 punktów obrażeń w dowolny cel oraz przywróceniu takiej samej ilości punktów życia bohaterowi. Jest to nowa mechanika dodana w Rycerzach Mroźnego Tronu o nazwie Kradzież Życia. Pierwszą kartą, jaką zawsze zagra Królowa Lanatel, będzie zaklęcie o nazwie Ukąszenie Krwawej Królowej, które zmienia naszą postać w wampira oraz sprawia, że nasza aktualna moc specjalna zostanie zastąpiona przez wampiryczne ukąszenie. Nasza nowa moc specjalna polega na tym, że dajemy stronnikowi, który nie jest wampirem, +2/+2 i przemieniamy go w wampira. Co turę musimy użyć tej umiejętności, jeżeli nie na naszym, to na innym stronniku. I właśnie dlatego od początku potyczki Lanatel posiada na swoim stole 2 śpiących akolitów o statystykach 0 na 10. Jeżeli nie będziemy w stanie użyć naszej nowej mocy specjalnej na naszym stroniku, będziemy musieli użyć jej na stroniku przeciwnika. Inaczej nie będziemy w stanie kontynuować rozgrywki. Oczywiste oczywistości mamy za sobą, a teraz pora na resztę banałów. Lanatel pokonać można bez większych problemów wszystkimi bohaterami przy użyciu tylko kart podstawowych. Ja omówię oraz zademonstruję wam talię łowcy. Kod do talii w opisie. Skoro gra wymaga od nas używania co turę naszej nowej mocy specjalnej na stronnikach, słusznym wyborem będzie zbudowanie talii składającej się w większości albo w całości ze stronników. Łowca słynie ze swoich synergii do bestii, dlatego warto wykorzystać ten potencjał. Warto wybrać stronników, którzy będą mieli więcej niż 3 punkty życia po tym, jak użyjemy na nim wampirycznego ukąszenia. Dlatego w tym miejscu wybraliśmy piechura zamiast na przykład leśnego wilka, ponieważ dzięki temu uniemożliwimy Lanatel zabicie go tylko jednym zasobem, czy to Flame Impem, czy za pomocą mocy specjalnej. Będzie to zagranie tak zwane 2 za 1 i zyskamy tutaj tak zwane value. Z podobnych powodów wybrałem stroników, którzy przyzywają innych stroników, na przykład po zagraniu łowczyni brzytwoskórych. Na stole będziemy mieli stronika 2x3 i 1x1, łącznie 3x4 rozbite na 2 ciała. Dodatkowo ten stronik 1x1 to dzik, czyli bestia. Mając 2 ciała na stole, mamy więcej opcji do użycia wampirycznego ukąszenia oraz do dokonania dogodniejszych dla nas wymian. Jeżeli chodzi o strategię grania, to filozofii tutaj wielkiej nie ma. Restartujemy grę, aż na naszej ręce startowej znajdować się będą stronice o koszcie 1, 2 i 3 many lub przynajmniej jeden stronik o koszcie 2 many. Zagrywamy stroników i staramy się używać wampirycznego ukąszenia w taki sposób, żeby uniemożliwić Lanatel dobre wymiany oraz zadać jak najwięcej obrażeń w najkrótszym czasie. Jeżeli nie musimy, to nie zabijamy stroników przeciwnika i idziemy wszystkim w tak zwany face, czyli atakujemy bezpośrednio przeciwnego bohatera. Kiedy powinniśmy pójść na wymianę i zabić stronika przeciwnika? W tym przykładzie przeciwnik pozbył się monety i w następnej turze będzie miał do dyspozycji tylko 2 many. Z zagrań dostępnych dla niego za 2 many mamy użycie mocy specjalnej, zagranie jednego lub 2 Flame Imp lub na przykład jednego Flame Imp i jednego Corruption. Którekolwiek z tych teoretycznych zagrań miałoby miejsce, nie ma sensu zabijać stronika przeciwnika, ponieważ nic w ten sposób nie zyskamy, a jeżeli zaatakujemy bezpośrednio przeciwnika, to zadamy obrażenia i potencjalnie nic nie stracimy. W następnej turze przeciwnik będzie mieć 3 many i do dyspozycji użycie mocy specjalnej, zagranie Demon Wrath lub stronników takich jak na przykład Szef Chochlików. Jeżeli zagrałby Demon Wrath, to lepiej było użyć wampirycznego ukąszenia na stroniku 2x1. Ale jeżeli nie zagrałby tej karty, to według mnie lepiej na stroniku 1x1. Potem użyłbym wampirycznego ukąszenia na stroniku 2x1 i zagrał Tresera Ogarów, dzięki czemu moi stronnicy byliby mniej podatni na to, co w przyszłości mógłby zagrać przeciwnik, a ja zadam więcej obrażeń w krótszym czasie. Czasami ciężko podjąć właściwą decyzję, wymaga to doświadczenia i znajomości swojej talii i talii przeciwnika. Najważniejsze jest jednak to, żeby mieć plan i nim sobie uzasadniać dane zagranie. Mój plan był taki, że zabijam Lanatel w 5 turze i tego się trzymałem. Gra przeciwko Lanatel nie należy do szczególnie trudnych wyzwań, ale jeżeli dopiero zaczynacie grę w Hearthstone, to mam nadzieję, że choć trochę wam pomogłem tym filmem. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!